Zapomniałem pytanie. Czy ogarnięty człowiek gra w gry MMO? Pytanie zadał Arek. Ogarnięty człowiek raczej nie gra w gry MMO. Tak jak ostatnio się zastanawiałem, gry typu MMO nie wymagają żadnej umiejętności, wymagają tylko tracenia czasu. Rzecz w tym, że doszedłem do tego, że tracenie czasu jest faktycznie umiejętnością. Ja nie umiem, kurwa, marnować swojego życia na klikanie jednego przycisku i czekanie, aż się naładują moje ataki czy coś. Więc to jest coś, za co można mieć jakiś tam szacunek do tych ludzi. Wytrwałość jest umiejętnością. Brak poczucia winy, że rujnujesz swoją rodzinę, jest umiejętnością. Jestem bardzo zazdrosny. Z drugiej strony, ja gram w Animal Crossing. To jest gra, w której zbiera się mebelki, więc nie mogę chyba dużo mówić na temat straty czasu. Myślę, że to jest jeden z tych rzadkich przypadków, kiedy nie ma jeszcze tutaj oficjalnego stanowiska, jeżeli chodzi o szkołę ogarniętości. Więc póki co, grajcie lub nie grajcie w MMO, jak wam tam wygodnie. I wrócę do was z tym. Tak samo jak wróciłem z Coca-Cola. O, oh, fuck!